Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Projekt ustawy dotyczy zaburzonych psychicznie sprawców przestępstw, w stosunku do których brak było podstaw orzeczenia środka zabezpieczającego, bo w czasie popełniania przestępstwa byli całkowicie lub częściowo poczytalni. Nie ulega wątpliwości, że część tych sprawców nadal stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Projektodawca mówi, iż projektodawcy mówią, iż poddanie przestępców z zaburzeniami psychicznymi terapii uchroni społeczeństwo przed nimi poprzez terapię w zakładzie psychiatrycznym. To pytam, jaka jest gwarancja, iż taka diagnoza będzie zawsze dobra? W jaki sposób społeczeństwo będzie skutecznie chronione? Sprawcy uzyskają szansę, aby poddać się terapii i powrócić do życia tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób. A co będzie, jak taka osoba nie podda się terapii? W projekcie ustawy mówi się, iż skutkiem tej regulacji może być zmiana stosunku społeczeństwa do takich sprawców, w sumie zwyrodnialców. Więc pytam, jak wnioskodawca chce zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, jakich narzędzi chce użyć, w jaki sposób wykształci się społeczna świadomość, że sprawcy po terapii nie będą stanowili już zagrożenia. Jaki jest pomysł na terapię w polskim wymiarze sprawiedliwości? Jak projektodawca chce wpłynąć na środowiska lokalne takie, gdzie miały miejsce brutalne zdarzenia? Jak tu mówić o społecznej świadomości bez precyzyjnych programów terapii, również społecznej? Dobrze, że te projekty procedujemy. Jednakże stwórzmy takie warunki, aby tak poważna i okropna w swoich zagrożeniach kwestia została w obszarze polskiego prawa rozwiązana raz na zawsze. Wysoka Izbo, nie wolno czekać. Dziękuję.